Witajcie, z tej strony znowu Starkej. Gramy w Sekiro i na wstępie powiem szczerze, że się trochę wkurzyłem. Otóż wyobraźcie sobie, farmiłem bardzo długo. Tak wygląda moje złoto i expy. Pastylek niedużo. Nie ma w ogóle konfetcji w ogóle, no wszystkiego. Ale nie będę teraz o tym mówił szczegółowo. Ale mam dosyć dobre informacje. W sumie dobre dla samego w sobie grania. Niekoniecznie dobry dla mnie. Otóż dzisiaj mierzymy się z tym duchowym mnichem. Jak się okazało, to nie jest duch, tylko to jest iluzja. Tak więc konfetti i tak byłoby nieprzydatne. Natomiast nasiona i popiół ponoć są dobre. No dzięki znajomi, którzy podesłali. Dobra, w późne godziny jak zwykle. No dobra, zazwyczaj jest rano, ale teraz późna. No dzięki pomocy paru znajomym. No uświadomiłem sobie, że to jest tak. I w sumie dzięki temu spróbujemy się zmierzyć przy użyciu popiołu. No w sumie tyle. A że tam jeszcze coś dorzucę, to się zobaczy. I druga sprawa, zapomniałem wspomnieć, ale w sumie się kończy już ta część Sekiro, którą znam, bo w sumie, no nie kłamując, znam może jeszcze z 4, max 5 bossów. Nie liczę tak szczegółowo. I niedługo będziemy już na granicy tego, co właśnie ja znam, a co jest dla mnie nieznane. A dobra, mniejsza, to idziemy na mnicha. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj pokonać coś. Aha, czyli pył tak działa. Znaczy, nim sypie w pobliże. Dobra, zobaczmy, jak działa na nią pył. A, paraliżuje ją na chwilę. Okej. To fajne. Trzeba sobie popiół, nie pył. No nie, nie wykorzystałem okazji. Nie. Nie, ten posążek będzie mi tu bardziej przeszkadzał niż pomagał, już to widzę. Ach, super. Jedna z najciężych bitew, gdzie naprawdę będę się skupiał na. W sumie na konkretny. Na szybkim zmienianiu. O Jezu. No jasne. Jeśli już tych kończy. Nie, sytuacja jest taka, że chyba lepiej to będzie tabletką to przeżyć. Ale faktycznie popiół działa. Tak więc dziękuję miły darczyńcom informacji, którego tu nie będę z imienia, pseudonima, niczego wymieniał. Uratowałeś mnie życie. I w sumie ocaliłeś mnie przed jeszcze kilkoma godzinami farmienia bez skutecznego. Nie, nie. Więc co, pewnie będzie tu kolejna śmierć. Muszę też pamiętać oczywiście o w sumie takiej tytułowym aspekcie, że tak to nazwę. Otóż ja nie umierałem dwa razy. Czyli mamy tu jeszcze dostęp do reinkarnacji. Jednej. Mi jednej, bo gdybym miał ten oponent więcej pasków do bicia, to byłoby tego więcej, ale ma tylko jeden, więc właśnie, skoro to iluzja, to wiecie co, może sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Tego nie pamiętam, żeby ktoś mnie informował, ale jeśli to jest iluzja, to chciałem zobaczyć, jak zareaguje na to. Aaa! Fajne! I to życie jej odbiera. Ej, wiecie co? Chyba znalazłem sobie sposób, jak uczynić tą walkę jeszcze bardziej łatwą. I czemu podczas mojego pierwszego podejścia? Tego nie wiedziałem. Albo teraz bym miał jakieś nieprzerwalne coś, albo po prostu nawet ziarna mają. Chyba ziarna też mają limit mocy. Chyba wiecie co, nie będę już marnował reszty ziaren, ale wow. Czemu ja wcześniej o tym nie pomyślałem? A no tak. W sumie to wygląda bardziej na ducha niż na iluzję. I może się kierowałem za bardzo moimi zmysłami.
Gdy przydałoby mi się jeszcze bonusy do tego, do skuteczności pastylek leczniczych. Bo jeśli tego nie będę miał, to jeszcze jest szansa, że przegram. O, no tak, dobra. No jasne. Mniszka wygra. Takie oczywiste. Jestem już na jedno uderzenie. Tak więc próba numer jeden się nie uda. No, musiałem się zahaczyć o kamień. Także pierwsza śmierć zelczona. Dobra, ale teraz przynajmniej wiem, jak szybko ją doprowadzić do niskiego stanu zdrowia. Może gdybym grał klawiaturą, byłoby łatwiej. Chociaż nie, no. Dobra. Mamy popioły. W sumie ile jeszcze ich mam w zapasie, bo tak mnie to zastanawia trochę. Pewnie oczywiście popiołów nie znajdę jak na złość. Dobra, wystarczająco dużo. Z tym niestety już gorzej, mam tylko 7. Czyli musiałbym oszczędzać to mocno. Ale spokojnie, udało mi się kiedyś ją pokonać bez wsparcia tych przedmiotów, to teraz w sumie też tym bardziej powinienem dać radę. No a najpierw to coś, od czego zawsze muszę uciekać. I powiem wam szczerze, dalej mi się, mnie się wydaje się, że kiedyś to miało mgłę, która uniemożliwiała ucieczkę. Chociażby chwilową, a teraz? Teraz ja przed tym uciekam już bezproblemowo. W sumie od kiedy to odkryłem, to zacząłem uciekać bezproblemowo. Dobra. A więc jeszcze raz. Dobra, plan jest prosty. Nigdy więcej niż 2 ataki, a potem uciekamy. Robię atak, dobra, raz, 2. I uciekamy. No tak, zapomniałem o tym. No nie, nie dałem rady. Nie, ja się nie mogę poddać tak po prostu. Nie. Wiecie co, no pewnie będę żałował, będę musiał sprawdzić, nie wiem, na wiki czy coś, gdzie zdobywać dużo tych ziaren. Nie będę ukrywał, nigdy za dużo jakoś się nimi nie przejmowałem. Ale teraz, kiedy już widzę takie cechy, jak ułatwianie walk, powiem tylko tyle. Cieszy mnie, że prawdopodobnie uda mi się w końcu zwyciężyć z tym bossem. Bądź co bądź, mimo wszystko nie należą do najprzyjemniejszych. Mimo w miarę prostych mechanik. Ja muszę znacznie ostrożnie podchodzić do starcia. Tam nie ma wskrzeszenia. Tak samo jak nie ma tykwy. Także to starcie już można skreślić chyba na wstępie. Chociaż w sumie to może być też tylko mój problem, że ja tak słabo gram. Dobra. Mam jeszcze pastylki. Moja ostatnia nadzieja. Trzeba było zainwestować w te jakieś tam bonusy lecznicze. Dobra. Nie, to nie ma szans. Nie ma szans. Dziękuję bardzo, podejście numer 2 nieudane. I wiecie co, chyba lepiej będzie używać popiołów bardziej nawet niż... Bardziej nawet niż, no w sumie, nasion. Co prawda, prawdopodobnie już nie użyję tych nasion w takim wypadku nigdy. Bo w sumie znając życie, to... Jak już zrobię, co mam zrobić, że tak to nazwę? Pokonam tych bossów, to w sumie będzie zakończenie, tylko że inne. Tak więc... Nie wiem, po co jest to oszczędzam. I muszę przyznać, że nie sądziłem, że tak szybko się wyrobimy z Sekiro, że w sumie... Jest to odcinek, nie wiem, może 18. Wiem, że niby sporo i w ogóle, ale...
17 mniej więcej, a my już w sumie kończymy grę chyba. Dobra, no, przyskocz, przyskocz. Chodź, przyskocz, pani mnich. Dobra, to też może być. Na spokojnie. Dobra, tego się, że... No. Tego, żem się nie spodziewał się. Nie. Widać, że moje wspaniałe... słowotwórstwo pomału zaczyna funkcjonować. Jak to ma w zwyczaju o tych godzinach. Dlatego też może was zastanawiać, czemu nigdy nie robię jeszcze w późniejszych godzinach sobie live'ów. Odpowiedź jest prosta, właśnie moje słowotwórstwo płata mi takie figle. Co dziwić. Ja tu jestem biedny człowiek. Pracownik Biedronki na kasie. Nisko opłacalny. Znaczy nisko opłacany, nie opłacalny. Oczywiście w moim odczuciu to jestem bardzo opłacalnym pracownikiem. Dobra, ale teraz może bardziej się skupię na bitwie, a nie na gadaniu. Bo w sumie jak mówiłem, nie jest to trudny boss, aczkolwiek... No znając mnie, to ja mogę tu łatwo zginąć. Tak więc, no, będę ciszej. A przez ciszej mam na myśli, że skupię się na bitwie. Więc, no, mikrofonu nie wyłączę, bo nie chce mi się. Nie ma wskrzeszenia. Będę musiał naprawdę użyć tych ziarn pęknięcia, czy jakoś tak. Pęknięcia? Mam nadzieję, że nie psuję nazwy. Tak. Ja właśnie sam wskoczyłem w atak bossa. Aba, to już po mnie. Dobra, wiecie co, ja wyłączę całkowicie mikrofona, nie będę się stresował dźwiękami, ani nic, po prostu, dopóki nie pokonam, to będzie trwał ten odcinek. No i więc ja się żegnam póki co mikrofonowo, bo jednak wolę się skupić w pełni na walce.
Tak blisko. Tak było blisko. No niestety. Nie udało się, więc... Nie wiem, czy mam jeszcze popiół. Jeśli mam, to spróbuję ponownie, jeśli nie, to... Dobra, mam, więc kolejna próba. Jeśli nie, to idziemy na małpę. Wiecie co, nie wiem, czy właśnie przez przypadek... Tak, przez przypadek, żebym ubił minibossa, zrzucając go do oceanu, także no... Jest postęp. Dobra, lecimy dalej na tą mniszkę. Dobra, wiecie co, nie. Może z małpą mi pójdzie lepiej. I chyba będę musiał znaleźć sposób na to, gdzie nazbierać tych nasion, ewentualnie pył. Znaczy, pył popijał.
Gdyby tak, wiecie co, chwila. Dobra, wiecie co, następny odcinek, jeśli teraz małpy nie pokonam, będzie taki. Spróbuję tym cukierkiem i popiołem, pyłem, czy jak tym zwał, pokonać... No to coś. A póki co... Idziemy na drugiego bossa, którego też nie umiem, ale bardziej umiem, czyli małpę. I co do małpy, też dowiedziałem się, że mój super atak mieczem jest efektywny, czym efektowny i w ogóle. Ale nie, powiedzmy, nie teraz. W innych warunkach, że tak to nazwę. Uwaga, uwaga! Teraz to jest przydatne. Oje, nie. Czy ja zostam zatruty? Mogę powiedzieć, że mam odtrutkę w proszku. Super. Jeszcze rzucili we mnie łajn. I w sumie coś innego jeszcze jest tu bardzo przydatne. Wybaczcie, tak robię to nagle i w ogóle. Oto już właśnie petardy. Przypomniałem sobie niedawno dopiero, że to jest w sumie zwierzak. A zwierzęta w Sekiro boją się kuku. A jak się boją kuku, to trzeba zrobić najwspanialszą rzecz, jaka istnieje, czyli dać im fajerwerki. I przy tym nie umrzeć, co najważniejsze. A ja oczywiście umrę. Super, i znowu. Nie tym razem. Mówię nie tym razem, małpa. Wiecie co się mówi, że... Ktoś mówi, że to nie mój dzień na Sekiro. I chociaż pierwszy... Dobra, może w sumie nie mój wieczór. Prędzej. Tak. Zdecydowanie nie mój wieczór. Ktoś mi tłumaczy, dlaczego skonsumowałem aż dwie tykwy, że tak to nazwę? Dobra. No nie, no była idealna okazja. Do bicia po głowie, co jest czułym punktem małpy. Ale nie, no oczywiście. Ja muszę być przewracany przez każdy ruch wroga. Po to, żeby nie móc tego zrobić i wam pokazać czegokolwiek. Dobra, wiecie co, nie. Bo nie czuję, żeby to miało sens, dlatego też. Może jakimś cudem wam to pokażę. Powiem szczerze, wątpię. Tak więc, no. To w sumie byłoby tyle. A prawie pokonałem małpę. Tak, prawie ją pokonałem. Tak więc, jeśli są tu jacyś ludzie, którzy mogą grać w Sekiro, znaczy grać w sumie w Sekiro i coś ogarniają, to proszę, naprawdę napiszcie mi, bo nie pamiętam, jak ja z tym wszystkim się mierzyłem. O, czemu ja ich nie zauważyłem ostatnio? Poison swamp. Down the nest. That's where you'll find it. What are you talking about? Dried fruit? Eh? Something troubling you? Rice for me. That's the way. Rice, I say. If something's not right, bless me with rice anytime. Albo ryżu nie mam, albo nie wiem, co jest. Ale okej, mam jakąś kolejną ścieżkę. Tak czy inaczej,
Mam nadzieję, że wam się podobało. No i niestety to na tyle w Sekiro. No nic nie osiągnęliśmy dosłownie. Może poszukamy, jak mówiłem, już nawet jakichś gotowych strategii na necie. Ewentualnie nie wiem, co zrobię. Do farmy jakoś się cokolwiek. No a póki co trzymajcie się. No i do zobaczenia niebawem w kolejnych odcinkach z Sekiro. No więc jak już powtarzam się po raz 5-pierdylionowy, trzymajcie się. Hej.